Matura 2020 coraz bliżej. Tymczasem media obiegły bardzo ważne dla wszystkich uczniów informacje dotyczące egzaminów. Minister Edukacji oficjalnie przekazał wieści. Warto przeczytać i wiedzieć. Matura 2020 długo znajdowała się pod znakiem zapytania. Nikt nie mógł bowiem przewidzieć, że z końcem zimy i początkiem wiosny na świat spadnie epidemia koronawirusa, która pokrzyżuje wiele planów na całym świecie. Po kilku tygodniach walki z pandemią rząd ustalił, że egzaminy jednak odbędą się jeszcze w tym roku. Niedługo później zapadła kolejna decyzja. Matura 2020 coraz bliżej. Minister potwierdził ważną zmianę. Od niedawna oficjalnie wiadomo, że egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a uczniowie w pierwszej kolejności przystąpią do pisemnego testu z języka polskiego, tak jak to było w poprzednich latach. Tego samego dnia maturzyści zasiądą również do pisemnego polskiego rozszerzonego. Dziewiąty czerwca odbędzie się egzamin z matematyki, 10 czerwca – język angielski, podstawa i rozszerzenie. Na kolejne dni przypadają poszczególne przedmioty oraz języki, które zdecydowali się zdawać uczniowie. Koniec matur został zaplanowany na 29 czerwca. Tymczasem, jak donosi portal Warszawa w Pigułce, Ministerstwo Edukacji doskonale zdaje sobie sprawę z wyjątkowego przebiegu tegorocznych egzaminów, chociażby z uwagi na konieczność zastosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jak poinformował minister Dariusz Piątkowski, rząd jest również świadom losowych przypadków, przez które uczniowie nie będą w stanie dotrzeć na egzamin. Dwa. Z uwagi na niesprzyjające okoliczności podjęto decyzję o wyznaczeniu drugiego terminu, w którym do testów będą mogli zasiąść wszyscy ci, którzy w pierwszym terminie, NP. byli chorzy lub przebywali na kwarantannie. Z informacji przekazywanych przez portal Warszawa w Pigułce wynika, że MEF wstępnie rozważa lipiec, jako miesiąc drugiej tury egzaminów, jednak wszystko zależy od rozwijającej się sytuacji epidemicznej w kraju. Źródło: Warszawa w Pigułce.